No, kochani, chyba szykujemy się do pierwszego meczu. Ostatnie techniczne wskazówki. Zdaje się, że ze szkołą numer 3 rozpoczniemy. Kochani, szkoła numer 3 to jest szkoła, do której mam wielki sentyment. Tam Justyna i Paula, moje dwie wspaniałe córcie, które obecnie, jak wiecie, są w Anglii, rozpoczynały swoją edukację. Także świetna szkoła, też tam bardzo fajnie, tak kameralnie to połapane. Przypominam sobie, kochani, dużo fajnych chwil zafundowały nam dziewczynki w tamtej szkole. Natomiast w tej chwili, zobaczcie, ustalają zasady. Także za momencik, kochani, będziemy chyba pierwszy meczek grać z trójką. Powinien być fajny meczek, kochani, dlatego że tak naprawdę chyba i trójka, i nasi chłopcy, jakby no, nie jest to nasza koronna dyscyplina, także nie spodziewamy się fajnego, chyba wyrównanego meczyku. Zresztą zobaczcie, kochani, dzisiaj szkoły podstawowe się bawią w roczniku, w klasie, przepraszam, w czwartych klasach, natomiast czwarte klasy, jak wiecie, to najczęściej są przedstawiciele rocznika 2005, natomiast 2006 to są, kochani, tak jak Gutek, w mniejszości. Okleją taśmę, czyli kleją boiska. Jak już rozpocznie się meczek, ja się, kochani, pojawię. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że grają czwarte klasy, czyli rocznik 2005. No i mniejszościowo oczywiście są wśród nich uczestnicy z rocznika 2006, wśród nich właśnie Gutek. Także uwaga, ciekawe doświadczenie, fajna, myślę, pamiątka, fajna ciekawostka dla Was na kanale. Także jak zaraz rozpocznie się meczek, do Was wracamy. Mamy, czyli to jest taka siatkówka w wydaniu mini, czyli zobaczcie, dwójkami na parkiecie. Gutek z numerem 12 obok Stasia i teraz zaczyna Konrad. Mamy pierwszy punkt po stronie chłopców w żółtych strojach, 1-0. Uwaga, mamy 2-0. No, widzę, że tu kto przy serwisie, kochani, to chyba będzie miał oj, teraz chyba 2-1. Ja myślę, że w tej kategorii wiekowej można przebijać piłkę dowolnie, czyli chyba i od dołu, i od góry. Tym bardziej, że to chyba taka troszeczkę mini wersja siatkówki jest przebita razem. Chyba 2-2 mają chłopcy teraz. Nie dogadali się, jeden przepuścił, drugi nie wziął. 2-2, uwaga, jest przebite. Słuchajcie, chyba jednak nie do końca da się nieść. Opuszcza się kurtyna, zobaczcie, ciekawie zaraz sala podzieli się na dwie strony. Natomiast my mamy kolejny punkt chyba dla chłopców ze szkoły numer 9. Powiem, nie wiem szczerze, do ilu punktów jest to rozgrywane, teraz jest out. Zobaczcie, Kudełka, jak się tu przygląda całej operacji. Dobra. Mamy, kochani, punkt po stronie naszych chłopców z naszej szkoły. Świetnie, brawo, jest wymiana, proszę bardzo. Słuchajcie, mamy dwójki, czyli trochę przypomina to taką plażową piłę. Natomiast no, my jesteśmy na parkiecie, nie na plaży. Ale tak jak mówię, kochani, to są nasze... O, korciło Maćka do zagrania nogą, ale to chyba rzecz normalna, dlatego że to piłkarze. Zresztą wszyscy, którzy siedzą tutaj na ławce z naszej strony, to są jednak piłkarze, nie siatkarze. Dzień dobry, Kudełku. Ale rzucił piłeczkę, dawaj buzi. Powiedz ładnie, dzień dobry widzowie. Dzień dobry widzowie. Dzień dobry widzowie, dostaliście od Kudełka, my tu przeglądamy się. Chodź, siadaj, Stokusia. Siadamy tutaj i oglądamy, zobacz, jak się zrobiło. Mamy tam teraz dwa boiska. Jedno z tej strony, tu będą rywalizować dziewczynki. Oddzielnie dziewczynki, mamy 6-3. Patrzcie, poszła noga. Świetnie. Mamy teraz punkt po stronie naszej szkoły, uwaga. Aj, weszło. To za każdym razem wygląda tak samo. Słuchajcie, ja myślę, że to chyba będzie pojedynki dwójkami, tak? Czyli chyba jeden pojedynek rozegra ta dwójka, potem kolejna dwójka i kolejna dwójka. Także super. Oj, to chyba przeszło, brawo. Dołem się podaje. Uwaga. Będę w telewizji.
na jeden. Uwaga. Gdzie oni na jeden grają? Mizną nam tutaj przed sekundką trener Adrian. Jak wiecie, kochani, mocno zaangażowana postać w piłkę nożną z dużymi sukcesami szkolnymi. Kochani, regularnie uczestniczymy w największych imprezach Polski. Także w tym roku też piąte miejsce w finale Orlika z naszym Kusym. Także w poniedziałek jedziemy na Tymbark finały do Świdnicy z rocznikiem 2004. Wśród nich oczywiście też wystartuje Gutek. Słuchajcie, pogubiłem się w liczeniu, ja tu chcę być troszkę z wami, chcę trochę się w ramach ciekawostki przyglądać tutaj. Nie mogę się doczekać, kochani, jak sobie Gutek będzie pod siatką radził. Ale myślę, że to, kochani, jest inna forma zabawy. Myślę, że tu chyba będzie tak, że zabawy rywalizacji również są to przecież zawody. Myślę, że tutaj, kochani, po prostu jedna dwójka rozpoczyna i kończy. Za moment kolejna dwójka stoczy drugi pojedynek. I w ten sposób może dojdzie do trzech setów chyba, tak? Dlatego, że czy do pięciu, no myślę, że nie znam reguł, kochani. Także tak jak wy, nie chcę wam o regułach nic mówić. Nie chcę tu dokuczać organizatorom, pomimo, że mamy fajne relacje. Aj, prawie uratowali. Ale myślę, że na koniec, słuchajcie, meczu będziemy widzieć, kto zdobędzie ostatni zwycięski punkt. Na razie przy serwisie, kochani, teraz po stronie chłopców, kochani, z naszej szkoły. Przypominam, że gramy mecz ze szkołą, kochani, do której też mam taki sentyment, łezka się kręci, jak przypomnę, szkołę, w której edukację rozpoczęła Paula Aut. Edukację w tej szkole rozpoczęła Paula Justysia, kochani. To jest szkoła na Zabobrzu. Znowu za mocne, kochani, próba Maćka. Poniedziałek, od 9 do 12. Tak, tak, nie idę, to nie do szkoły. Chyba teraz jest w polu. Tak, teraz jest w polu. Mamy punkt, odzyskujemy serwis. Uwaga. Dobra, fajna piłeczka pomiędzy dwóch, także mamy punkt. Słuchajcie, no nasza wspaniała pani WF-istka, jednocześnie nasza pani wychowawczyni, bardzo przeżywa tutaj, kochani, występ swoich podopiecznych. No, jest, kochani, w tym zabawa, ale jest też rywalizacja, jest też nutka takiej, kochani, zawodu. Słuchajcie, nie wiem, chyba gramy do 25, myślę, dlatego że dosyć długo ten set trwa. Natomiast jest przebita piłeczka, nie było walki pod siatką. Zdaje mi się, że z przebiegu meczów, kochani, chyba jednak częściej punktują chłopcy w żółtych koszulkach. Także wydaje mi się, że ten mecz się układa bardziej dla szkoły numer 3. Przynajmniej na razie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w kolejnych meczach. Tak, teraz dostajemy łatwy punkt. Nieudana próba serwisu. Kochani, no świetnie chłopcy tą piłę zaraz za siatkę rzucają. Bezbronni są na tą zagrywkę nasze chłopaki. Teraz mamy out. Właśnie mamy, kochani, dzwonek, bo dzisiaj jest normalny dzień szkoły, kochani, to jest środa. W ramach zajęć szkolnych przeprowadzone są te, kochani, zawody. No teraz szczęście przy naszej stronie, piłka po siatce, kochani, wróciła do naszych chłopaków. Mamy znowu podobną zagrywkę, znowu z niej punktujemy. Świetnie sobie radzą, kochani, naprawdę. Jedni i drudzy. Teraz mamy piłę w aucie. Przesunę się troszeczkę z kamerą w tą stronę. Mama, do ile punktów grają? Wiesz coś? Mamcia też nic nie wie. Myślałem, że podpytam, kochani, ale... Ach, blisko było, ale... To na kolanko, choć nie na rączki, mój kudełku, z nami kudełeczek, pozdrawiamy. Natomiast, no to jesteś na rączkach, jesteś na kolankach, nie na rączkach. Tak już teraz nagrywa, to nie da rady, wiesz? Słuchajcie, patrzcie, jak świetnie Kotara z tej strony wygląda. Świetna walka. Ale wymiana długa się kroiła, kochani. Radość na ławce rezerwowych, no mocno tam chłopaki biją, brawo. Para drużyn. Rozumiem. Czyli to nie ławka rezerwowych, tak jak przypuszczałem, kochani, że jedna dwójka wchodzi, rozgrywa mecz, potem druga dwójka, potem chyba następna dwójka będzie rozgrywać, także
No, pani Marzenka przeżywa te zawody. Ja przejdę na tą stronę, żeby nie zasłaniać. Ale walka, super, teraz wał. Oj, chyba wam tej walki nie nagrałem, bo zmieniałem miejsce, także przepraszam za to bardzo. Ale słuchajcie, walczą chłopaki, nieprawdopodobnie. Chyba wygrywamy. Maciuś, jaki wynik? Chyba wygraliśmy, bo ostatni punkt zrobiliśmy my. Panie sędzio, jaki wynik spotkania? 24-22, pierwszy set dla jedynki. Dla jedynki, czyli pierwszy set wygrywamy 24-22, kochani, 24-22, pierwszy set dla naszej szkoły. Teraz słuchajcie, wygrywamy na razie 1-0 w setach. Wiesz, teraz słuchajcie, druga para, Gutek z Kurczakiem. No, zobaczymy, jak oni sobie, kochani, poradzą. W każdym bądź razie pierwszy set jest dla nas, tak jak mówiliśmy, wchodzą pary, trzy sety, każda para rozegra, kochani, swoje zawody. Gutek z Kurczakiem w swojej parze, zaraz zobaczymy, jak to się, kochani, ułoży. Także uwaga, przed nami drugi set. Kurczaczek, ach, troszkę za lekko, nic się, Kurczaczku, nie stało, to są pierwsze próby. Także mamy na razie 1-0, uwaga. Dostajemy też zwrotną piłeczkę, 1-1. Teraz Gutek, ale sprytnie przebił od dołu. Świetnie, a i troszkę brakło, ale piękny serwis. Słuchajcie, no Gutek takiej innej techniki, widzę, próbuje. Słuchajcie, wiecie, że Gutek to piłkarz, nie siatkarz, ale uwaga. Antenka dostała, kochani, to jest punkt dla przeciwników. Także chyba mamy cały czas remisowe spotkanie. Teraz słuchajcie, Kurczaczek przy innej próbie, ale też nie przechodzi. Także dwuręcznie się nie udało, do dołu też się nie udało. Mamy aut, dobre wyczucie pola u Gutka, puścił piłę. Teraz zobaczmy, jak Gutek. Chyba wygrywamy teraz 3-2. Teraz Gutek z dwóch rąk. Pięknie! Brawo, Guciu, zapunktował, świetnie. Kochani, cieszę się strasznie, że jest mocno usportowiony. Tak, Gucio, dlatego że tak naprawdę, kochani, jednotorowo, no, jak wiecie, naszą wiodącą dyscypliną, kochani, sportu. Pięknie! Out, out. Wiodącą dyscypliną, kochani, którą wykonujemy, to jest piła nożna, natomiast cieszymy się, kiedy pływa, cieszymy się, kiedy gra w inne zespołowe gry, kochani, bo to jest naprawdę bardzo ogólnorozwojowe. Wszystkie gry, kochani, które kształtują charakter, ruch, promują od dwóch ogni, kochani, przez, uwaga, to jest out, dobra. Słuchajcie, chyba nieznacznie, ale prowadzimy w tym spotkaniu, coś mam wrażenie, chyba tak. Panie sędzio, co jakiś czas poprosimy wynik. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 5-7, czyli w tym momencie wygrywamy dwoma punktami. Będzie wam się atrakcyjnie oglądać, kochani, nie musicie liczyć. Ach, teraz, kochani, taka piłeczka cwana pomiędzy dwóch. 6-7 mamy, super. Kurczaczek. Ale zespołowo teraz. Proszę bardzo, uwaga, Kurczaczek. Aj. No, mamy chyba remis. Aut. Ale przebija Gutek z jednej rączki. Aj, przeszkodzili sobie chłopcy teraz nawzajem. Podwójne uderzenie to jest punkt, kochani, dla szkoły numer 9. Przepraszam, szkoły numer 3, to jest dawna szkoła numer 9. Czas poprosili, kochani, trenerzy, także w tej chwili, kochani, pani trener gasi pożar, ustawia chłopców inaczej, tak, Pydełku? A bo to nie jest na czas, to jest na punkty, wiesz, to jest inna dyscyplina. Pyta, czemu nie leci czas, kochani, bo tam mamy godzinę 10 do 24, z tego co zrozumiałem, uwaga. Ajajajaj, palce nieusztywnione, kochani, piła siadła w paluszkach. 10-7, odjeżdża szkoła. I? Muszę powiedzieć, kochani, że chyba oni razem nie popracowali, dlatego że Kurczaczek jest... Brawo! Brawo! Punkt dla nich! Aha, to był punkt, powalczyli.
Słuchajcie, Kurczaczek jest w innej klasie i Gutek jest w innej klasie. Także to jest chyba jedna para, która jest zestawiona, kochani. Przypominam, że tu szkoły startują, natomiast Kurczaczek jest 2-5 rok, Gutek jest 2-6 rok. Także Kurczaczek jest uprawniony do zabawy w tych zawodach. Natomiast myślę, że no, brak zgrania między chłopakami troszkę jest widoczny, dlatego że no, są w innych klasach, natomiast pozostała część naszej ławki, którą widzicie, to są wszystko chłopcy z klasy Gutka. Kurczaczek jako jedyny, kochani, jest w innej klasie, natomiast on też poszedł rok szybciej do szkoły, w związku z tym jest uprawniony do zabawy z nami. Punktujemy teraz po raz kolejny my, uwaga, może troszeczkę się Kurczaczek, widzę, w pole wbije, bo prędzej były problemy z serwisem, a teraz fajnie to wygląda, brawo Kurczaczku. Pięknie. Aj, teraz troszkę dziurawo, nie, to out był, czyli punkt po naszej stronie. Uwaga. W polu. Mamy. Byłoby, kochani, w polu chyba tak czy inaczej, także 12. Dziękujemy ślicznie. 12-12, pan sędzia nam tutaj podaje wynik. Dziękujemy za to bardzo w imieniu wszystkich widzów i naszym. Uwaga. Brawo, Gucio, świetnie, wychodzimy na prowadzenie znowu. Na razie 13-12. Siema, Ukolku. Kiedy gracie swój mecz pierwszy? Po tym, tak? Słuchajcie, chyba po 13, po długiej serii, kochani. Po długiej 13-13, Uki. Po długiej serii, kochani, naszych punktów. Świetnie, brawo. Teraz dosyć szybko, kochani, odzyskujemy serwis. Gucio idzie na serwis, uwaga. Muszę powiedzieć, kochani, że chyba trochę jakby mogliśmy potrenować siatkówkę Łuki przed tymi zawodami. Jedyna forma, w jakiej my się z Gutkiem bawimy w piłkę siatkową, kochani, to gdzieś tam na plaży nie przeszła, ale szczęśliwa piłka. Tańczyła na taśmie, wróciła z powrotem. Także tak naprawdę, kochani, jakby tej tradycji mało u nas siatkarskiej, aczkolwiek jesteśmy wielkimi zagorzałymi kibicami, kochamy wszystkie zespołowe gry, natomiast siatka jest absolutnie na wysokim miejscu, gdzieś tam, kochani, no, za piłką nożną, dlatego że do piłki nożnej nam najbliżej, jak wiecie. Uwaga, mamy kolejną próbę, out. Brawo, Gucio, świetnie, super ładna akcja. Chyba coś tam, jakieś prowadzenie mamy, coś tak myślę w tym meczu, ale mecz... Ile mamy? 4 punktami, ja? No to pięknie, odzyskaliśmy prowadzenie, 18-14. Wygrywamy, według mamy wyliczeń, 18-14, już 18-15 mamy stratę. Mamy teraz kolejny, kochani, serwis po stronie... Out, out! Super! 19-15. Teraz Gutek, kochani, z dwóch rąk. Kurczaczek przebija. Aj, nie dogadali się. Fajna, długa wymiana była. Piła spadła równo pomiędzy obu. Przypominam, kochani, że jest normalny dzień szkoły. To będzie punkt. Punkt, brawo. My na razie wygrywamy. Kibicuj, Gutek, Gutek. Wiesz co? 20. O, mamy piłkę z meczową. Brawo! Wygrali chłopaki, gratulacje. Ale był kryzys, wygraliśmy, no. Jeszcze jeden, to jest 2-0 w setach na razie, ale chyba do dwóch wygranych się gra tutaj. Bo widzę, że wszyscy już przybijają sobie piątki. To chyba w tym momencie już jest 2-0 wygrała. Tak, teraz, kochani, piątki pomeczowe przybijamy. Także ręce wystawiamy, świetnie. Zobaczcie, już od małego, od maleńkiego, kochani, uczymy się sportu w wydaniu każdej dyscypliny i to jest przepiękne. Gratulujemy serdecznie, kochani, szkole numer 1. Gratulacje, idziemy przybić im piony. Pani Marzenko, gratulujemy. Piąteczka, ale przygotowania, chłopaki, piątka, brawo, gratulujemy. Fajnie pograliście, dawać piątkę. Dajcie piąteczkę. Stasiu, dawaj pięć. Dawaj, dawaj, hej. Jeszcze raz, do zobaczenia. Kolejne spotkanie, kochani, jak będziemy rozgrywać, ja do was wrócę, także pierwszy mecz wygrywamy. Nie pan na, tam nie patrzy, tam jest 16-2. 2-0. Do zobaczenia.